Właśnie dostałem do policzenia zadanie od studenta farmacji. Myślę, że studenci medycyny powinni umieć obliczać dawki leków. W razie gdybym na przykład trafili w przyszłości na takiego pacjenta jak ja. Zróbmy takie zadanie. Myślę, że to bardzo interesujący przypadek przeliczenia dawki leku w różnych jednostkach. Zadanie jest takie: lekarz przepisał witaminę X i zalecił dawkowanie 5 mg. Na każdy funt wagi pacjenta co 12 godzin. Lekarz jest Amerykaninem i wpisuje na receptach jednostki używane w USA, chociaż pacjent jest Paryżaninem, czyli mieszka w Europie i nie wie, co to funt. Zaraz zobaczymy, co z tego wyniknie. Tak należy przyjmować witaminę, ale dostawca leku daje nam roztwór w płynie. W butelce jest pewna liczba gramów witaminy X na każdy mililitr roztworu, czyli płynu. A dokładnie mamy 0,9 g na mililitr roztworu. Czyli jeżeli wezmę 1 ml roztworu z butelki i dam komuś do przełknięcia, to daję mu w takiej jednorazowej dawce 0,9 g witaminy X. I jeszcze jedna informacja na koniec, waga pacjenta Powinienem właściwie powiedzieć masa pacjenta, bo kilogram to jednostka masy, ale możemy posługiwać się językiem potocznym, a nie naukowym. 72,7 kilograma. No i mamy zderzenie jednostek amerykańskich z europejskimi. Pamiętajcie, że w Polsce, tak jak w większości krajów świata, tylko Stany Zjednoczone, Liberia i Birma mają inaczej, obowiązuje układ jednostek miar SI, potocznie zwany metrycznym. Czyli oficjalnie przyjętą jednostką masy jest kilogram. Musimy obliczyć dawkę w mililitrach. Pytanie brzmi: ile mililitrów płynu musimy dać pacjentowi w każdej dawce? Mililitrów roztworu, czyli płynu na jedną dawkę. Musimy chyba tutaj parę spraw poprzeliczać. Miligramy musimy zamienić na gramy, potem przeliczyć to na mililitry. Tu mamy zalecenie na każdy funt wagi Amerykanina. Ale zważyliśmy go, albo raczej wyznaczyliśmy jego masę na wadze europejskiej, wyskalowanej w kilogramach. To też musimy przeliczyć. Może to wszystko wygląda na trochę zagmatwane, ale jeżeli zrobimy wszystkie te obliczenia krok po kroku, to powinno się udać. Zacznijmy może od przeliczenia funtów na kilogramy. Dobrze znać takie przeliczniki. Jeżeli macie do czynienia jednocześnie z jednostkami anglosaskimi i metrycznymi, czyli tymi z układu SI, 1 kg jest w przybliżeniu równy 2,2 funta. Nie jest to dokładna wartość, ale w zupełności wystarczy. A 1 funt równa się odwrotność tej liczby, czyli 0,45 kg. Weźmiemy sobie to w ramkę, bo tej informacji w treści zadania nie ma, a zdecydowanie będziemy jej potrzebować. No to najpierw obliczmy dawkę witaminy. Na kilogram zamiast na funt wagi pacjenta. Tego co 12 godzin nie musimy brać pod uwagę, bo pytanie brzmi: ile mililitrów roztworu, czyli płynu, na jedną dawkę? Pacjent dostaje dawkę co 12 godzin, ale ta informacja to informacja dodatkowa. Chyba nie będzie nam potrzebna w obliczeniach: 5 mg na funt. Chcemy przekształcić funty na kilogramy, czyli powinniśmy to pomnożyć razy liczbę funtów na kilogram. Razy ta informacja tutaj, razy 2,2 funta na kilogram. Gdyby Wam się to pomieszało i gdybyście się zastanawiali, dlaczego mamy mnożyć razy 2,2, a nie na przykład podzielić przez 2,2, co oznaczałoby to samo, co pomnożenie razy 0,45. To przyjrzyjcie się dokładnie jednostkom. Zapisałem tutaj 2,2 funta na kilogram. Tu w ramce też mamy 2,2 funta na 1 kilogram. A wiemy, że takie pomnożenie zadziała, bo tu mamy funt w liczniku, a tu mamy funt w mianowniku. Czasami mówi się na to, co teraz robimy, analiza jednostek. Z czasem dojdziecie do wprawy z tymi jednostkami. Ale na początku, jeżeli nie jesteście czegoś pewni, to po prostu upewnijcie się, że odpowiednie jednostki się skrócą. Funty w liczniku, funty w mianowniku, czyli się skracają. I zostaje nam 5 razy 2,2. To się równa 5 razy 2 to 10, 5 razy 0,2 to 1, czyli razem 11. I w liczniku mamy miligramy, a w mianowniku kilogramy. 11 mg na kilogram. No i mamy przekształconą naszą pierwotną dawkę na jednostki czysto metryczne. Bo tu na początku mieliśmy pomieszanie jednostek anglosaskich z metrycznymi. Zobaczmy teraz, czy można przedstawić tę liczbę jako dawkę w gramach na kilogram. Bo tutaj w roztworze, który mamy podać pacjentowi, mamy gram na mililitr, a nie miligram na mililitr. I tak jak poprzednio, chcemy, żeby się miligram skrócił. Czyli Chcemy pomnożyć tę wartość razy coś, co ma miligram w mianowniku, a w liczniku chcemy mieć gram. Wtedy to i to się skróci, i w liczniku będzie gram. Ile przypada gramów na ile miligramów? Pomyślcie przez chwilę. Przypada 1 gram na każdy 1000 miligramów. albo odwrotnie 1000 mg na każdy 1 gram. Teraz to pomnożymy. Miligram skróci się z miligramem. I otrzymamy 11 tysięcznych gramów na kilogram. No i mamy dawkę w gramach, ale pytanie brzmi: ile mililitrów roztworu mamy podać w jednej dawce, czyli 11 tysięcznych gramów witaminy X na kilogram pacjenta? Póki co przekształciliśmy tylko informację o przepisanej dawce na inne jednostki, a teraz obliczymy, ile potrzebujemy mililitrów roztworu na kilogram pacjenta. Czyli chcemy, żeby skróciły się gramy, a zamiast nich, żeby pojawiły się mililitry. Czyli gramy powinny być w mianowniku, a w liczniku mililitry. Ile w naszym roztworze jest gramów na 1 mililitr? Wiemy to z danych otrzymanych w zadaniu. Roztwór ma 0,9 g w każdym mililitrze płynu. Albo odwrotnie, na każdy 1 mililitr przypada 0,9 g. Zauważcie, że zwyczajnie odwróciłem te informacje, bo chcemy mieć mililitr w liczniku, a gram w mianowniku, tak żeby te gramy się skróciły. Wykonajmy to mnożenie. Gramy się skracają, zostają mililitry na kilogram i 11 tysięcznych razy 1,09, czyli 11 podzielone przez 1000 razy 0,9 mililitra na kilogram. I mamy teraz dawkę roztworu w mililitrach, na 1 kilogram wagi pacjenta. Wiemy, ile waży nasz pacjent, a raczej jaką ma masę, i w związku z tym wykonajmy ostatnie mnożenie. Chcemy wiedzieć, ile mamy podać mililitrów na całego naszego pacjenta, a nie na jego 1 kilogram. Chcemy, żeby ten kilogram się skrócił, więc pomnożymy razy kilogramy na pacjenta. Mówimy o tym konkretnym pacjencie którego masa wynosi konkretnie 72,7 kg. Kilogramy się skrócą i zostanie mililitr roztworu, czyli płynu z butelki, na naszego całego pacjenta. Czyli to, co mieliśmy w zadaniu policzyć. Pytaliśmy o liczbę mililitrów na jedną dawkę dla tego pacjenta. Wszystko, co liczyliśmy, dotyczyło jednej dawki, więc wystarczy już tylko pomnożyć razy masę pacjenta. Kilogramy się skrócą i mamy wynik. 11 razy 72,7 podzielone przez 1000 razy 0,9 to 900, podzielone przez 900 ml na pacjenta, na jedną dawkę, albo ml na dawkę na pacjenta. Zróbmy to przy pomocy kalkulatora. 11 razy 72,7 równa się 799,7 podzielone przez 900. Równa się w zaokrągleniu 0,889. Mam nadzieję, że lekarze nie mają nic przeciw takiemu zaokrągleniu. Czyli to się równa 0,889 ml roztworu z butelki na jedną dawkę. I taką dawkę pacjent powinien przyjmować co 12 godzin. Gdyby teraz ktoś zapytał, ile w sumie ml pacjent przyjmie na przykład w ciągu dwóch dni. To powiedzielibyśmy, że 2 dni to 42 godziny, czyli pomnożymy tę liczbę razy 4, i tak dalej, ale nie ma tu takiego pytania. To 12 godzin nie było nam w zadaniu potrzebne. No to się upewniłem, że będę potrafił współpracować w przyszłości z pielęgniarką dawkującą mi witaminy, chociaż w sumie wolę, kiedy lekarze liczą dawki leków bez pomocy pacjenta.